W dzisiejszym odcinku podbiję całą Niemcy, tymi oto pacyfistycznymi Czechami. I mam nadzieję to zrobić przed 1500 rokiem. To oznacza, że mam około 56 lat, żeby zdobyć jedną, dwie, trzy, bardzo dużo prowincji. Czyli cały obszar północnych i południowych Niemiec. Więc będę musiał prowadzić bardzo intensywne podboje Czechami. A to może spowodować, że te wszystkie kraje zawiążą wspólny sojusz przeciwko nam. I wtedy nasze armie będą musiały stoczyć bardzo dużo niepotrzebnych bitew. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Kampanię czeską rozpoczniemy od takich standardowych przygotowań. W bardzo szybkim skrócie. Dla stanów społecznych bardzo ważne są następujące przywileje. Religijni dyplomaci i zostawienie miejsca dla fanatyków religijnych. U stanu kupieckiego zostawiamy miejsce na prestiż. No to teraz kluczowi sojusznicy. Zacznijmy od księstwa Burgundii, bo liczę na to, że dostanę całe ich terytorium za darmo. Tylko ten władca musi szybko umrzeć i w sumie jego następca też musi umrzeć. We właściwym momencie. Sojusz z Polską, potrzebujemy polskiej armii, jak i litewskiej armii. I sojusz z Zielonym Diabłem. Tylko kogo muszę obrazić, żeby pozyskać z nim sojusz? Tak się świetnie składa, że cesarza austriackiego. Dodatkowo uważam, że Wiedeń musi zostać zniszczony. Wybieramy rywali od razu. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, bo mnie wszyscy kochają. Austria, Dania oraz Węgry. Rywale wyznaczeni. Na naszym dworze od razu zatrudniam dwóch doradców, a trzeciego, który zajmie się naszą dyplomacją, to muszę poszukać. Ci mi nie pasują. Tolerujemy heretyków w naszym kraju, bo trochę husytów mamy, a jesteśmy katolikami. Zawieramy mariaż królewski pomiędzy nami a Burgundią i to samo z Polską. Sojusz Brandenburgii z Saksonią? Jak do tego doszło? No w sumie to bardzo dobrze. Dobra, wszystkie łatwe rzeczy za nami, teraz będzie już tylko trudniej, ponieważ... Musimy teraz zniszczyć jak najszybciej Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Chyba pierwszy raz wypowiedziałem prawidłowo nazwę tego związku państw. W tym celu musimy kliknąć ten guzik. A żeby móc go kliknąć, musimy zająć wszystkie 8 stolic. Chociaż niekoniecznie, bo te 8 stolic należy do elektorów, a jednym z tych elektorów jestem ja. Elektorzy to państwa, które wybierają tego cesarza, obecnie Austrię. Poza tym mogą być moimi sojusznikami i wtedy nie będę musiał podbijać ich stolic. Czasem, niestety, elektorzy wzajemnie się nienawidzą i to może być problem. Jednak nie dla naszej silnej dyplomacji, bo pozyskaliśmy ich wszystkich. Jednak utrzymanie tak dużej ilości sojuszy jest dużym wysiłkiem dla czeskiego państwa. Przy czym pamiętajcie, nie zawiązujcie żadnych powiązań rodzinnych. W końcu niedługo będziemy podbijali te wszystkie kraje. Mógłbym już atakować Austrię. Tylko niestety, cesarz chyba przewidział nasze ruchy i zawarł bardzo mocne sojusze. Dlatego jednak nie wypowiadam wojny Austrii. Skupię się na przekonaniu dwóch moich największych sojuszników, żeby nas wsparli w tej wojnie. Potrzebuję armii polskich oraz burgundzkich. Smutne wieści do nas dotarły. Zmarł mi władca i teraz zgromadzenie szlachty będzie wybierało nowego króla Erekta. Elekta. Nasza szlachta może wybrać jednego z kilku władców. A wszystko dzięki specjalnej formie rządów, którą mają Czesi, czyli właśnie czeskiej elekcyjnej monarchii. Popieram Jana, jest najlepszy. Spoiler, on długo nie pożyje. Za to burgundzki władca wciąż żyje niestety. Jako, że jesteśmy rywalami na arenie międzynarodowej Duńczyków, to Szwecja nas poprosiła o wsparcie ich niepodległości, ale ich olewam. Polska podjęła ważną decyzję i zawarła unię z Litwą, co jest dla nas bardzo dobre. Jako, że zbliża nam się wojna, a wiecie, do prowadzenia wojen potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. I tak się dobrze składa, że Czechy te pieniądze mogą dosłownie wydobywać z ziemi, bo w tej prowincji mamy kopalnię złota. Dlatego będziemy chcieli ją jak najskuteczniej rozwinąć do 10 poziomu wydobycia. Nie więcej, bo wtedy mamy większe szanse, że nam się zawali ta kopalnia. Znakomicie, cały czas szukałem dobrego doradcy dyplomatycznego i trafiła nam się Barbara z Chili. Pracuje za pół darmo, co niekoniecznie dobrze świadczy o jej zdolnościach negocjacyjnych. Po 3 latach starań naszej dyplomacji udało się pozyskać Imperium Osmańskie na czeskiego sojusznika. O nie, dotarły do nas straszne wieści! Pomimo prób wprowadzenia pokoju religijnego między husytami i katolikami, nie powiodły się one. Mimo iż się staraliśmy. Jerzy z Pedobradów, przywódca frakcji husyckiej, zebrał armię i teraz maszeruje na Pragę. To jest nasza stolica jakby co. Zamierza zostać królem Czech i zapewnić wolność religijną wyznawcom Husa. I dla celów naszej kampanii przyjmiemy husycyzm jako główną religię naszego kraju. A Jerzy będzie naszym królem. Przez 2 sekundy, bo dosłownie mogę na zgromadzeniu wybrać lepszego władcę. Przykro mi, Jerzy, nie będziesz naszym władcą. Zmiana wiary, jakby to powiedzieć, trochę rozsierdziła elektorów, ale póki nas jeszcze chwilowo popierają, wypełnimy nasze misje na imperialne ambicje. O nie, nasze sojusze są zagrożone. Będziemy musieli podjąć kilka takich trudnych decyzji, jak na przykład zawiązanie relacji rodzinnych z Saksonią.
i resztę dyplomatów będę wysyłał teraz po kolei do kolejnych elektorów, żeby poprawiali tam opinię o nas. Teraz skoro już husycyzm jest oficjalną wiarą naszego kraju, musimy zająć się nawracaniem po kolei wszystkich prowincji na tą jedyną słuszną wiarę. I w sumie najlepiej będzie zacząć od naszej kopalni złota. Wiecie, złoto będzie wtedy świętsze. W międzyczasie zmieniam działania naszego dworu, żeby się skupił na działaniach dyplomatycznych jednak. I dzięki działaniom naszych szpiegów wysuwamy roszczenie do jednej z prowincji austriackich, które z nami graniczą. I w zasadzie prawie jesteśmy gotowi do wykonania uderzenia na Austrię, ale musimy poczekać jeszcze rok. Rozwijamy naszą technologię militarną, dzięki czemu nasze pałki będą większe. Opłacamy armię, opłacamy fortece, powołujemy dodatkowe regimenty piechoty, aż do limitu, jaki może utrzymać nasz kraj. Najmijmy dowódców naszych wojsk, za dobrzy to nie są. I tak przyszykowani rozpocznijmy wojnę o Ob der Enns. Wolność? Przy pomocy naszych dwóch sojuszników. Mamy nawet wyrównane szanse. Atakujemy! Promocje na niebie, gry aż do 80% taniej, bardzo dużo jest tych gier. Linki jak zwykle w opisie. No to wróćmy do prowadzenia wojny. Zbierzmy nasze wojsko w jednym miejscu, powiecie, w kupie siła. I pierwsze uderzenie robimy na Trencen, bo tutaj jest kolejna kopalnia złota i ja ją chcę zdobyć. Poza tym chcę dać też moim sojusznikom możliwość popisania się i to niech lepiej oni oblegają fortece, które mamy zdobyć i toczą bitwy, których my nie musimy toczyć. Tak, wykorzystajmy sojuszników jak najbardziej się da. Po upadku fortec górskich praktycznie Węgry stoją przed nami otworem. Okupuję większość Węgier, jednak nie mogę cieszyć się tym sukcesem, bo muszę przenieść moje wojska do Burgundii. Bo jakby to powiedzieć, przegrywa tutaj z Kretesem. I to tak bardzo, że książę burgundzki wreszcie umiera. Wielki sukces! Teraz potrzebujemy, żeby tutaj pojawił się jakikolwiek następca. I wtedy Charles też może już umierać. Czeska armia nadchodzi i wszyscy uciekają, dosłownie wszyscy przede mną uciekają. Boją się moich większych pałek z technologii. Atakujemy wojska cesarskie pod Nivarnes, Nevers? No, dajemy im tak naprawdę niezłego łupnia, nie mają z nami najmniejszych szans. No to wracamy do Węgier. Chyba wyciekły mi jakieś tajne informacje. Kto by się przejmował? Ważne jest to, że niszczymy część węgierskiego wojska pod Głogowem. Tylko część. Dobrze, Litwini, niszczcie węgierskie wojska, niszczcie. Niby wygrywamy, ale ponosimy gdzieś tak o 1/3 większe straty od przeciwnika. Wreszcie została zerwana Unia Neapolitańsko-Aragońska. A to oznacza, że mogę prowadzić osobną dyplomację z tym krajem. Tylko musimy zdobyć ich stolicę. Jednak najpierw zdobądźmy i spalmy fortece w Chorwacji. Nie będzie zwiedzania zamków. Po mniej więcej 2 latach wojny, Węgry są pod praktycznie całą okupacją i zawieramy bardzo korzystny traktat pokojowy z nimi. Zdobyliśmy bogatszą część Słowacji, ale co najważniejsze, zmusiliśmy ten kraj do ukorzenia się przed naszą potęgą na arenie międzynarodowej. A bez Węgier siły są nadspodziewanie wyrównane. Tylko te straty. Jako, że Czechy dokonały już pierwszych podbojów, no to część krajów niemieckich może już czuć się w jakimś tam stopniu zagrożona przez nas. Dlatego wysłałam moich kupców do głównych niemieckich ośrodków handlowych i niech oni tam wpłyną na poprawianie opinii na temat Czechów. Dzięki temu cokolwiek złego zrobiliśmy, za kilka lat o tym zapomną. Jacy to przeciwnicy mi zostali, bo to są ci czerwoni na mapie. Dobrze Polacy, dobrze, Wiedeń zaraz padnie. Tak samo jak z jakiegoś powodu padła wola walki Królestwa Aragonu. Dlatego zawieram z nimi biały pokój. Niczego od nich nie chcę. Chociaż może nie do końca. Naprawdę większość tych armii to jest armia austriacka. No to jednak cesarz jest dużo silniejszy niż myślałem. Wreszcie Wiedeń upadł dzięki Polakom. I dzięki temu możemy rozwiązać święte Imperium Romana. Dosłownie, to jest jego koniec. Ja kliknę ten guzik. I szczerze mówiąc, nie mamy co z tym czekać. Wraz z upadkiem Wiednia arcyksiąże Fryderyk III musiał pogodzić się z ostateczną porażką z rąk wojsk czeskich. W roku 1453 niegdyś prestiżowy arcyksiąże podpisał abdykację z tronu Świętego Cesarstwa Rzymskiego i zwolnił wszystkie państwa cesarskie oraz urzędników z przysiąg i zobowiązań wobec imperium. Wolność odzyskana. Mam bardzo mało prestiżu na arenie międzynarodowej, a teraz mam go znacznie więcej. Dobra, teraz kiedy rozwiązaliśmy cesarstwo, to nastanie teraz krótka era ciągłych wojen wśród tych państw niemieckich, a dzięki temu będą dla nas łatwiejszym celem. Jednak kolejna ważniejsza sprawa to to, że już nie będą aż tak źle reagowały na nasze podboje jak wcześniej. W skrócie, bez cesarstwa mogę po prostu podbijać więcej, zanim te kraje zawiążą koalicję, by przeciwstawić się mojej potędze. I w sumie nie potrzebuję już większości moich sojuszników. Dlatego teraz po kolei rozwiązujemy sojusze.
Moi dawni sojusznicy mogą czuć się wykorzystani. Swoją drogą to jest chyba totalny upadek Węgier, bo nawet Serbia ich podbija w tym momencie. Kolejne 2 lata minęły i tak naprawdę Austria walczy już osamotniona. Ale zobaczcie, jakiego łupnia nam spuściła. 2 razy większe straty mamy. Teraz zostało nam już tylko zająć ostatnie fortece i szczerze mówiąc muszę przeciągać tą wojnę jeszcze 2 lata. A czas mi ucieka. I to nawet bardzo szybko. Zostało mi 45 lat do podbicia bardzo dużej ilości terytorium. W międzyczasie reformujemy nasze przywileje dla szlachty i będę z nich ściągał więcej podatków. W końcu ktoś musi płacić na tą armię. Ostatnia forteca padła, co jest w sumie dość pechowe. Rozwijamy naszą administrację. Pozwoli mi to jednak rozwinąć nasz kraj pod kątem działań szpiegowskich. Mam nadzieję, że uda mi się rozwinąć jeszcze propagandę, bo wtedy wszystkie kraje powinny lepiej reagować na nasze podboje. Lista krajów, które by weszły w potencjalną koalicję przeciwko mnie, jest naprawdę długa. Jednak po rozwinięciu propagandy znacząco się skróciła. Chciałbym jeszcze móc usprawiedliwiać nasze wojny, no ale niestety nie tym razem. Od dawnego cesarza austriackiego zabieramy naprawdę potężny kawałek ziemi, a to do tego, że mamy tutaj kopalnię złota. Dodatkowo ta kopalnia złota liczy się podwójnie. Trzeba przyznać, że ta wojna była bardzo krwawa, ale przeważnie dla moich sojuszników. A z okazji tego wspaniałego zwycięstwa rozpoczął się turniej. Teraz przed nami naprawdę wiele rzeczy do zrobienia, zanim ruszymy dalej z podbojami. W pierwszej kolejności będę próbował pozyskać instytucję renesansu od naszych włoskich sąsiadów. Muszę też trzymać kciuki, żeby ten książę burgundzki jak najszybciej umarł. Wtedy ja dostanę całe to terytorium lub Genua. Nie podoba mi się to. Kolejna sprawa to wymiana naszych doradców. Potrzebujemy fanatyka religijnego, by skutecznie szerzyć husycyzm w naszych prowincjach. Następnie Czechy stają się w tym momencie pacyfistami. Już nie popieramy wojny, przynajmniej przez jakiś czas. Doradcę, który poprawia nasze relacje, mamy. Prestiż na arenie międzynarodowej też mamy bardzo wysoki. I w zasadzie już na ten moment moi dyplomaci są 100% bardziej wydajniejsi w swojej pracy, przez co za około 4 lata tak naprawdę Brandenburgia zapomni o tym, że cokolwiek tutaj podbiliśmy. Wprowadzamy przywileje dla fanatyków religijnych w naszej armii. Tak, dobra, zapomniałem o nim. Na podbitych terytoriach zmniejszamy autonomię, chcemy, żeby tam zapanowały nasze twarde rządy. Kuszące powstała Nitra oraz Transylwania. Fajnie byłoby to zdobyć, ale to nie jest mój cel. Czas też anektować naszych śląskich wasali? Nie mogę, zaszła Unia Austriacko-Węgierska. No, wróżę im świetlaną przyszłość. Tym bardziej, że Wiedeń znowu zaraz padnie. W międzyczasie na północy Zakon Krzyżacki podbił Brandenburgię. Może jakoś to później wykorzystam. Nasz inkwizytor naprawdę skutecznie nawraca kraj na husycyzm. Jakby to kogoś interesowało, to powstała właśnie bardzo potężna Serbia. Możemy sobie też pozwolić na jakieś pomniejsze wojny ze słabszymi księstwami, dlatego do niektórych z nich wyślę moich dyplomatów, żeby szykowali nam roszczenia terytorialne. A jeżeli starczy mi czasu, no to jeszcze muszę poprawić relacje ze Francją, Hiszpanią i innymi europejskimi potęgami. Czy interesować się Włochami? Jeśli już, to tylko Wenecją. Tylko Wenecja mnie z jakiegoś powodu nie lubi. A czas nam ucieka, zostało mi 40 lat. W zasadzie to zdobyłem większość kopalni złota w Europie. Rozpocznijmy zajmowanie pomniejszych księstw, na przykład Republiki Trzech Lig. Tylko musimy pozbyć się czeskiego pacyfizmu na chwilę. Już nie jesteśmy pacyfistami, wypowiadamy wojnę i jesteśmy pacyfistami z powrotem. Rozbudowuję też po kolei już wszystkie moje kopalnie złota do 10 poziomu. Mogę już też wprowadzić instytucje w moim kraju renesansu. Jesteśmy oświeceni. No i pięknie nasze terytoria poszerzyły się o prowincje śląskie. Kulturę austriacką w naszym kraju akceptujemy. Wynalazłem kryształki. Nadarzyła się okazja, atakuje Brandenburgię wraz z Polakami i mam zamiar ją zwasalizować. Przy okazji Saksonia i Turyngia dostaną baty. Na południu znowu podbiją Szwajcarów. Ogłośmy się obrońcą wiary husyckiej. Tak, jestem jedynym husyckim krajem na świecie. Bardzo dużym minusem naszego kraju jest to, że całe drzewko misji, które mamy, jest pomyślane w kierunku bycia cesarzem świętego imperium, a ja to imperium rozwaliłem. I tak nie za bardzo mam z czego tu korzystać. No chyba, że poszedłbym w podbój Polski i Węgier, ale to potem. Osiągnęliśmy taki splendor na świecie, że nasze wojny stały się jak najbardziej usprawiedliwione. No teraz mamy takiego bardzo fajnego wężyka tutaj czeskiego, ale przynajmniej oddzieliliśmy część Niemiec od tych złych Włochów. I znowu troszeczkę nagrzeszyłem. Wygląda na to, żeby zakończyć nam naszą sprawę austriacką, a muszę to zrobić jak najszybciej, czeka mnie wojna z Wenecją. A to w tym momencie bardzo silny i bogaty kraj. I wreszcie mi się udało wprowadzić złotą erę w moim kraju. Co prawda na 50 lat, ale lepiej teraz niż później. O, centrum nawracania. I właśnie na to czekaliśmy, proszę państwa, na ten moment, żeby zadziała się burgundzka sukcesja. A się zadziała i Burgundia jest teraz państwem zależnym od nas.
więc będziemy teraz mocno korzystali z ich wojska. Ale to powoduje, że Francja oficjalnie mnie nienawidzi. Jest mi nawet smutno z tego powodu. Trudno, nie mają Napoleona, więc nie ma czego się bać. Jedyne czego się boję, to ten upływający czas. A wciąż mam 3 lata pokoju z Austrią, ja muszę podbić ten kraj. W międzyczasie niech nasza dyplomacja zajmuje się robieniem siatki szpiegowskiej we Francji. Im będzie wyższa, tym bardziej Francja będzie ignorowała nasze podboje. Aby nie marnować czasu, odbijam dla Brandenburgii kilka prowincji, jak i w sumie zdobywam też coś dla siebie. Mam cały czas dużego pecha do moich dowódców wojskowych, nie potrafię, cofam to, potrafię wyszkolić bardzo dobrych dowódców do zdobywania fortec. Pewnie, obwincie za wszystko króla, bo to moja wina. Austria straciła gwarancje weneckie. Super! Dlatego od razu ją atakuję, jak tylko skończył nam się okres pokoju. Gdzie jest ich wojsko? A tutaj się ukryli, dobrze, dobrze. No już nie mają wojska. Co tutaj robią duńskie armie? Musimy wytężyć nasze działania administracyjne, bo będziemy teraz bardzo szybko poszerzali nasze granice. Możemy też już prowadzić kilka reform biurokratycznych i skupmy się na usprawnieniu systemu feudalnego, co pozwoli z naszych chłopów ściągać o 50% wyższe podatki. Jako pierwsi na świecie wynajdujemy też wielkie działa. Nie no, trochę mniejsze. Naprawdę, pierwsi wynaleźliśmy artylerię. A czas nam ucieka. Po podbiciu Austrii, populacja Austriaków zwiększa się. Dziwne, nie? Mamy też już zdobyte 47 prowincji? Zadziwiająco mało. Ktoś obraził naszego króla. Ma on jednak gest, co spodobało się wszystkim naszym sąsiadom. Jako, że prowadzimy główne działania militarne na południu Niemiec, to spróbujmy kilka północno-niemieckich księstw zdobyć pokojowo na naszych wasali. W tym celu będę musiał wiele czynności wykonać na raz. Czynię też kulturę austriacką dominującą kulturą w naszym kraju, co pozwoli nam przywrócić arcyksięstwo austriackie. Nie żeby narodowe zdolności Czechów były słabe, tylko są mniej przydatne niż te austriackie. Głównie chodzi o moc naszej dyplomacji. Nasza kultura teraz jest też jakaś bliższa tej, którą będziemy podbijali, bo wcześniej było nam bliżej do Polaków. Jak i dostaliśmy teraz dostęp do bardzo przydatnych austriackich misji, które mam zablokowane przez to, że upadło imperium. No nie, ale zawsze, może kiedyś pójdę w kolonie? Nikt się nie spodziewał powrotu Austrii. Ale teraz nasi dyplomaci działają naprawdę skutecznie. W zasadzie co 10 lat wszystko, co złego zrobimy, jest nam wybaczane. Tylko to zakończy mój sojusz z Imperium Osmańskim. Jesteśmy historycznymi rywalami. Bardzo ładnie się te nasze Czechy prezentują. Miałem zły sen, w którym straciłem sojusz z Imperium Osmańskim, na szczęście się nie ziścił. A bardzo nam się przyda, bo liczba czeskich wrogów rośnie na arenie międzynarodowej. Totalnie tego nie rozumiem. Spójrzcie tylko w te oczy. Dobra, więc już nie będę czekał, ruszamy z podbojami. Tylko może włączę utrzymywanie fortów. Jest, nasza domena szpiegowska została rozwinięta już na maksa. Ze wszystkimi krajami, których nie podbijam, zawieram tylko i wyłącznie białe pokoje, żeby je zaatakować za 5 lat. Czas nam ucieka, ale jak widzicie, wszedłem na większe obroty, bo toczę wojnę z Wenecją, toczę wojnę z Lubeką, za chwilę zaatakujemy Duńczyków. To są najtrudniejsze kraje, które zostało nam pokonać. Ten moment, kiedy twoi sojusznicy toczą wzajemną wojnę. Dlatego nie będę czekał na polskie wsparcie, a atakuję Danię. Ups, zaczęła powstawać koalicja, ale na razie nie prezentuje się jakoś okazale. Moimi armiami najpierw jak najszybciej niszczę armie duńskie, a potem czeka nas wyprawa naokoło przez Inflanty, przez Moskwę, żeby zająć Szwecję i Norwegię. W stolicy Danii nie mamy szans zdobyć. Udało się, wyzwoliliśmy mnóstwo terytoriów, w tym i Holsztejn, który teraz będzie moim wasalem. Wciąż mi brakuje bardzo dużej ilości prowincji, a zostało mi około 12 lat. Szczerze mówiąc, zaczynam wątpić, czy uda mi się podbić resztę tych terytoriów. Podbijam dużo wolniej niż się spodziewałem. Jednak walczymy dalej, nie poddaję się. Dlatego najpierw doprowadzam do upadku koalicji, która była zawiązana przeciwko mnie. Wystarczyło zawrzeć sojusz z Hiszpanami. Sprawdziłem też przygraniczne prowincje, które mogłem przegapić i tak przegapiłem jedną. Niestety powoduje to, że mamy wojnę z Francją. I zaczynam od uderzenia prosto na Paryż. Bo jeżeli ktokolwiek tutaj stanowi dla mnie zagrożenie, to właśnie francuskie wojsko. I jak widzicie, po kilku wygranych bitwach w zasadzie oblegamy każdą fortecę na północy. Francuzi okazali się być bardzo przydatni w tej wojnie. Dla mnie, bo dzięki temu zgarniam bardzo dużo pieniędzy, jak i wojenne reparacje od nich. A bez Francji Sabaudia praktycznie od razu się poddaje. Jako, że zostało mi 9 lat, tak naprawdę muszę zrobić coś bardzo, bardzo szalonego. Poczekać na koniec wojny osmańsko-weneckiej. Rok zmarnowałem, dobra, nie czekam, zróbmy coś innego. Dorekrutujmy najemną kompanię wojska. Trochę przekraczamy limit, ale mam dużo pieniędzy. I atakujemy Saksonię oraz Landshut. Są dwa największe kraje
i podbijamy je wszystkie. Kto powiedział, że armie potrzebują morale? Bez tego też sobie radzą. No to skierujmy nasze armie, żeby zdobyły fortece. Tylko armat mam za mało. I teraz szturmujemy i w międzyczasie szykujemy roszczenia do kolejnych państw. O nie! Czyli zapomniałem! Rozbijamy ostatnie armie naszego przeciwnika, zdobywamy ostatnią fortecę. Jak i zajmujemy te ich ostatnie prowincje wreszcie, co powoduje, że już mam naprawdę sporo, ale przed nami wojna typu all in, uda się albo i nie, tylko musiałem przekazać część podbitych prowincji Brandenburgii. Nikt nie powiedział, że mam mieć ładne granice. Lista naszych przeciwników teraz jest obecnie bardzo długa, ale moi dwaj sojusznicy mi pomogą. Ale czemu te kraje nie dołączyły do wojny? Halo? Okej, po chwili jest lepiej, chyba zaczynają się wzajemnie wołać do tej wojny. Nie zmienia to faktu, że trochę bitew będę musiał tutaj potoczyć, żeby poczyścić ich armię, zanim będziemy mogli na spokojnie ruszyć na podbój fortec. Jednak w pierwszej kolejności skupmy się na krajach, od których nic nie chcę w tej wojnie. Takich jak Lierz. Imperium Osmańskie okazało się być bardzo wartościowym sojusznikiem, wypowiedziało swoją własną wojnę i jego armie są na Kaukazie. Zobaczcie, z iloma księstwami niemieckimi walczę, praktycznie to jest połowa mojego kraju. Tutaj mam trochę zabawy. Przemieszczam moją armię pomiędzy 3-4 fortecami i niszczę mniejsze armie moich przeciwników. Za każdym razem. Oni nie wygrywają nawet za bardzo swoimi buntownikami. Ej, to jest prawie ich cała armia. Jako, że kończą mi się już poborowi, to za chwilę będę chyba zmuszony przyłączyć się w całości na wojska najemne. No ale praktycznie zadaliśmy przeciwnikowi na razie 2 razy większe straty niż sami ponieśliśmy, więc jest bardzo dobrze. Chociaż mój kraj zaczyna już odczuwać toczenie ciągłych wojen. Jednak ja nie rezygnuję, nie poddaję się, wysłam roszczenia do kolejnych krajów. Tak, to moi sojusznicy. Dobra, wreszcie Imperium Osmańskie skończyło swoje durne wojny, może przyjdzie mi pomóc. Ostatnie wojska moich przeciwników, zobaczcie jak tutaj kolorowo. Naprawdę, to są ich ostatnie wojska. Jeszcze nam dużo nie zostało do podbicia, serio, większość już fortec spadła przeciwnika. Zostały 4, 5, 6 fortec do zdobycia. Strasznie dużo, a czasu coraz mniej. Dlaczego Imperium Osmańskie nie przekazuje mi tych prowincji? Ej, trochę się martwię, jeżeli mi nie przekażą tych 2 prowincji, to się chyba popłaczę. Z jakiegoś powodu je chcą! Jak to? Dlaczego oni chcą te prowincje? Co tu się stało? Dobra, to oznacza, że musimy oszczędzać teraz bardzo dużo punktów administracyjnych, bardzo dużo. Cofamy wszystkich dyplomatów, bo ich potrzebujemy do zawarcia pokojów. Teraz ze wszystkimi tymi krajami, jak najszybciej. Jest wojna za nami, ale niestety będziemy musieli łamać rozejm, bo nie byłem w stanie podbić tych 2 prowincji. Tutaj dostałem niestety przypadkowo wasala, ale co ważniejsze, stajemy się w tym momencie imperium czeskim. W sumie nic mi to nie daje. Jest, mamy więcej terytorium do podbicia i bardzo dużo buntów. Przy okazji rozwaliliśmy imperium dosłownie i szczerze mówiąc czegoś takiego nie jesteśmy w stanie przeżyć, nie teraz. Powinno tutaj być maksymalnie 100%, więc przekraczam to prawie 5 razy. Dobra, wiem, że to źle wygląda, ale musiałem przekazać te terytoria moim wasalom, inaczej bym eksplodował. Od buntów. Wyburzyłem też część fortów, miałem ich prawie 40, obecnie 16. To będzie bardzo złe. Bardzo. Dlatego na razie te 2 wojny zostawię na koniec i bierzemy się za Polskę. Od niej nam brakuje 3 prowincji. I chcę, żebyśmy się zrozumieli. Tego, co teraz zrobię, nie powinno się robić. Nigdy, przenigdy. Po prostu nigdy, bo teraz tracimy bardzo dużo stabilności wewnątrz naszego kraju i wkurzy to dosłownie wszystkich naszych sąsiadów. Wszystkich. Wojna przed upływem rozejmu to jedna z najgorszych rzeczy, które możemy zrobić w tej grze. Moimi wojskami ruszam na fortece w Poznaniu, w Krakowie, jak i na Warszawę. To było nie do uniknięcia, koalicja przeciwko mnie zawiązuje się. Nawet Moskwa jest w koalicji, nie! Jedyna dobra rzecz to to, że teraz Szwecja będzie wolna i wejdzie osobno do koalicji przeciwko mnie. Ale mamy trochę szczęścia. Osman i Sultanat Mameludzki toczą wojnę. Sultanat jest już po jednej przegranej wojnie, ale możliwe, że uda nam się zdobyć tą jedną prowincję od niego. O ile mój kraj nie rozpadnie się od buntów. Dobra, muszę się spieszyć. Bierzemy wszystkie prowincje, których potrzebujemy i trochę pieniędzy. To była bardzo szybka wojna. Cofamy się. Wyczyśćmy jeszcze te bunty na południu i zdradzamy Imperium Osmańskie. Czy mi się uda wygrać tą wojnę? Wow, mogę przywrócić katolicyzm w moim kraju. Nie. Ale szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę to wydarzenie. Turbujemy fortece! Nasi ostatni przeciwnicy już nawet nie uciekają. Tak, jesteśmy wspaniali, naprawdę. Zbliżamy się do stolicy osmańskiej. Szturmujemy! Szturmujemy też tutaj stolicę ostatnią. Czas mi ucieka, 5 roku zostało. Szybko zdobądźmy jeszcze kilka prowincji, na które sobie mogę tutaj pozwolić. Tak, wysyłam osobno armaty. Chociaż nie, je zostawmy z tyłu. Żeby zdobyć jeszcze kilka dodatkowych punktów warscora. Osman się jeszcze nie chce zgodzić na pokój. Jest żółty! Mamy to!
Mamy to! Ostatnia prowincja! Sprawdźcie tak na szybko, ale ja nic nie widzę. Wspierający mogą sprawdzić na sejwie, bo oczywiście mają go na Discordzie. Ciekaw jestem, czy te Czechy przetrwałyby kolejne 50 lat. Sprawdźmy to! 2000 łapek i nagram kolejny odcinek. Chociaż to będzie rzeźnia. Prawie taka sama jak w tym odcinku, gdzie żeby stworzyć to imperium, które jest sekretną ścieżką dla Bizancjum, dosłownie musiałem znaleźć się na krawędzi zagłady.